Pierwsi pasażerowie na trzeciej linii Metra, a także kolejne utrudnienia związane z budową tramwaju do Wilanowa. Warszawa bez podmiejskiej średnicy. WKTK zniknie z centrum Warszawy na prawie rok. I jak wyglądają wakacje według warszawskiego transportu publicznego? O tym nie tylko w niedzielę, 25 czerwca. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, cześć, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. I zaczynamy, jak zawsze, od najważniejszych tematów, czyli awarii wind na stacjach metra. Świętokrzyska, Ulrychów i Tyrocka, jak i również. Ratusz Rosenau, to stacja metra, gdzie nie działa jedna winda, a na metro ma remont i trwa modernizacja. Następnie, na razie lekkie te tematy na sam początek, czyli udane mi dobranie pszczół w pasiece metra na Kabatach. Tak to wygląda, faktycznie jest lepiej niż było rok temu. W tym roku podczas aktualnego medobrania udało się już zebrać 50 litrów, w trakcie poprzedniego całego sezonu to było 100 litrów miodu, także no jakby widać, że tutaj sezon dopiero się zaczyna, a tego miodu już jest mniej więcej połowa tego, co było wcześniej. No i później ten miód można w trakcie różnych konkursów i innych atrakcji organizowanych przez Metro Warszawskie zdobyć w pojemnik w takich słoikach malutkich o pojemności 115-100 ml. Tak one wyglądają właśnie jak na zdjęciach od Metra i można sobie go wtedy zjeść. Miód z Metra jest dostępny na specjalne okazje i jest zdawany przez Metro Warszawskie. Natomiast lecimy dalej z kolejnymi informacjami już też dobrymi, no mniej więcej. Metro na Karolin, budowa znowu przyspiesza, w teorii prace przyspieszyły, ale de facto cały czas nie został jeszcze podpisany aneks, choć są deklaracje cały czas od paru dni, że to będzie, że to jest tylko i wyłącznie kwestia dni i na dniach. Także co ja mam do powiedzieć, skoro to jest kwestia kilku dni, to najbliższy odcinek Zapraszam do Metra pojawi się i jak będzie aneks. Do tego momentu ja nawet chyba nie będę wkraczać na budowę, bo szkoda pokazywać, jeżeli się faktycznie jeżeli nie ma tego tematu. Więc skoro to jest kwestia kilku dni, no to my czekamy te kilka dni. Zobaczymy, ile to się przyciągnie. Natomiast lecimy dalej z jeszcze informacjami z Metra. Koło miłośników Metra przejechało się jakiś czas temu już na stację Stadion Ludowy bezpośrednio z Bemowa pociągiem technicznym i wjechało jako pierwsi pasażerowie na stację Metra M3 na Stadionie Ludowym. Tak wyglądają pierwsi pasażerowie, oczywiście ja tutaj jestem. Natomiast jak chcecie poczytać sobie dokładnie, jak to wyglądało, co tam się znajduje, ciekawostki, zdjęcia i tak dalej, to oczywiście Was odsyłam bezpośrednio do strony koło miłośników metra.pl i tu macie wszystkie informacje, też chyba w linku w opisie jest to gdzie jest schowane. I też nie tylko i wyłącznie w Metrze byliśmy, jak i również byliśmy w ZTM-ie, gdzie można było zobaczyć parę ciekawych rzeczy, jak laboratorium, czy bezpośrednio całą dyspozytornię, ale od Zarządu Transportu Miejskiego. Lecimy dalej z kolejnymi informacjami, czyli oczywiście tramwaje. Tramwaje cały czas realizują swoją budowę tramwaju do Wilanowa. W związku z tym kolejne utrudnienia już od poniedziałku będzie nowe skrzyżowanie Jana III Sobieskiego z alejami Wilanowską i Rzeczpospolitej. Wygląda to następująco. W skrócie, cały ruch w tym miejscu będzie poprowadzony aktualnie po jednej jezdni w każdym kierunku, czyli drugie jezdnie zostają zamknięte, bo musi być budowa tramwaju. Jak to dokładnie będzie wyglądać? Najprawdopodobniej na jednej jezdni już tutaj zrealizują teraz nowe torowisko i później przerzucam na drugą jezdnię, aby prowadzić dalej pracę. Jeżeli w ten sposób to będzie zrobione, to według mnie to całkiem ładnie i sprawnie pójdzie. Chociaż tak patrzę. Chociaż to jest trochę trudne, bo tutaj faktycznie zwężenie Alei Wilanowskiej aktualnie do jednego pasa w każdym kierunku, no to będzie wąskie gardło. To będzie wąskie gardło, na pewno to będą duże korki w tym miejscu. No i tak to będzie wyglądać. Cała trasa do Wilanowa ma się zakończyć mniej więcej w połowie 2024 roku.
a do Bonifacego, świętego Bonifacego dojedzie tramwaj pod koniec przyszłego roku. I tak to wygląda, też są zmiany przystankowe, przystanki zazwyczaj się poprzesuwały dalej względem skrzyżowania, oddaliły się, choć w kierunku bezpośrednio tutaj w kierunku metra Wilanowska, przystank został przesunięty przed skrzyżowanie i znajduje się w tym miejscu, a wcześniej był tutaj, także to jest jedna z większych zmian. Następnie oczywiście przypominam Wam, że od dzisiaj zamknięta jest średnica podmiejska na okres całej wakacji. No i co można powiedzieć? Pociągi jeżdżą objazdami, różne relacje. Część pociągów od jutra będzie jeździć przez Warszawę Centralną, SKM-ek. Kolej mazowieckie też są poskracane. I najdalej pociągi, jak mogą dojechać na średnicę, to do stacji Stary Narodowy. Pozostałe stacje Warszawa-Powiśle, Warszawa-Śródmieście, Warszawa-Ochota są nieczynne i zamknięte aktualnie z użytkowania. Więc spodziewajcie się, że będą duże utrudnienia i tego, że bardzo dużo osób będzie komunikacji naziemnej, czyli trochę będzie jeździć tymi autobusami i tramwajami, no i metrem pewnie też na odcinku bezpośrednio Stadion Narodowy, to Młynów, jak dobrze pamiętam. Natomiast dobrze nowiną z kolei jest to, że do Zakopanego znowu jak z wakacji możemy już dojechać. Co prawda cały czas do Sprykówki, czyli stacji tymczasowej Zakopane, ale jednak już więcej biorą, więcej nowości i tak dalej. Oczywiście sama budowa ma zostać zakończona mniej więcej w tym roku, zobaczymy. Peron Zakopane mi jeszcze cały czas powstają, natomiast jak mi się uda, to się tam oczywiście pojawię w tym roku, w te wakacje, aby jak zawsze, jak co roku, znaczy jak co roku, no jak mniej więcej co pół roku nagrać Wam, jak to wszystko tam powstaje i jest realizowane. Docelowo po przebudowie będzie można jechać w 2 godziny i 15 minut z Rychtakowa do Zakopanego. Kolejne informacje to jest właśnie to, że no będzie teraz ciężko o wakacje, bo nie dość, że jest zamknięta linia średnicowa podmiejska, to jest jeszcze zamknięty jeden tor WKD w samym centrum Warszawy. Bezpośrednio od Warszawa Śródmieście WKD do Warszawa Reduta Oddona pociągi jeżdżą po jednym torze. To jest oczywiście duże utrudnienie. WKD na pewno nie jest zachwycona z tego powodu, no ale tak jest. Natomiast co ważne, to i tak to jest lepsze niż to, co będzie po wakacjach. Bo po wakacjach WKD będzie jeździć tylko do Warszawa Reduta Oddona. Nie dojedzie na kolejne wszystkie przystanki i stacje, czyli na Warszawę Zachodnią nie dojedzie, do Warszawy Ochota, czy do Warszawa Śródmieście WKD nie dojedzie WKD. Będzie oczywiście uruchomione wtedy ZZKA za jakieś honorowanie biletów. Natomiast już w tym momencie Was uprzedzam, że WKD po wakacjach będzie jeździć tylko i wyłącznie do Warszawa Reduta Oddona. Będzie można się na przykład przesiadać na Warszawa Leje Zimskie do innej komunikacji pociągów, autobusów, czegokolwiek. Natomiast taka organizacja ruchu rozpocznie się od początku nowego roku szkolnego, czyli od września i potrwa do mniej więcej zakończenia całej inwestycji, czyli prawdopodobnie przez 10 miesięcy. Całkiem długo, mniej więcej do końca, znaczy do rozpoczęcia przyszłych wakacji, WKD nie będzie już kursować w pełnej formie tutaj. Natomiast no to nie jest dobra nowina, ale tak to będzie wyglądać i też wtedy będzie zamknięty peron drugi dla pociągów podmiejskich i za 10 miesięcy, a właściwie od teraz za 12 miesięcy Warszawa Zachodnia będzie kompletna. Brzmi to surrealistycznie, ale najprawdopodobniej tak to będzie wyglądać. Natomiast jeszcze przypominam Wam, że WLT, czyli Warszawskie Linie Turystyczne, rozpoczęły się w tym roku na dobre. Promy, tramwaje, autobusy, pociągi, przez wszystko kursuje. Można sobie skorzystać z tego, właśnie z tych linii turystycznych, które kursują. To jest już 15 rok i w tym roku ja również się tam pojawiam. Możecie mnie spotkać w różnych tramwajach zabytkowych, bo jeżdżę tam i robię różne ciekawe rzeczy. Także jak coś, tam już część z Was chyba mi wyhaczyła, chociaż nie podeszła, natomiast wiem, że będę jeździć na pewno na TEC i pewnie w jakichś okazjach specjalnych w tych tramwajach. Jak szczegółów we mnie będę opowiadać, to może już jak będę bliżej konkretnych kursów, to coś Wam jeszcze będę mówić bliżej, ale na pewno możecie się mnie spodziewać w tych właśnie też, że tramwajach. Następnie zmiany aktualne, które się dzieją, czyli już od wczoraj, czyli od soboty, linia 197 i 303 jeździ na trasie zmienionej. Następnie jest w ten weekend i w każdy kolejny właściwy weekend remont jest zjazdów na rondzie Kercelaka. Dlatego są zmiany dla tramwajów poszczególnych. Linia 13 i 27 jest zawieszona w ten weekend, 20, 23, 24, 26, 7 objazdami, jeździ 77 specjalna linia,
IZ23 jeździ teraz do Meteor Ratusz Arsena. Co ważne, 20 jedzie od Żyleń FSO do Kawęczyńska Bazylika, no 23 jedzie od Nowe Bemowo do Czynszowej, ale jadąc przez Marcina Kasprzaka, czyli Wschęca w Skierniewicką, Kasprzaka prosta, a Jana Pawła II i Aleje Solidarności. Zaraz pokażę, jak to się dzieje. Następnie 24 jedzie Gocławek, Las Nartowicza, czyli 9 bis. No i 26 jedzie w relacji Mytrę Młociny, Wiatraczna, ale też oczywiście z ciekawą odjechaną trasą, tak samo jak linia 23, czyli jedzie przez Wolska, Skierniewicka, Kasprzaka, prosta Jana Pawła i dalej Aleja Solidarności. Jeździ specjalna linia tramwajowa 77, Cmentarz Wolski, Wolska, Młynacka, Obozowa, Aleje Prymasa Tysiąclecia i PKP Koło. Dosyć ciekawie ta trasa jeździ. No i zaraz powiem jeszcze o Annopolu. Natomiast co ważne i chciałem powiedzieć, tak, linia 77, o której właśnie powiedziałem, jedzie aktualnie w relacji Cmentarz Wolski, stąd bezpośrednio tak jak myszka jedzie, tutaj przez wszystkie przystanki jak PKP Wola, dalej przez Metro Płocka i dalej skręca na zajezdni Wola, bez zatrzymywania się na przystankach, bo tam nie ma przystanków, skręca w lewo, przepraszam, i jedzie bezpośrednio do PKP Koło, bo tutaj na kole cały czas są realizacje robione przez tramwaje, tam wymiana torowiska jest. Na co mianem pozostałe linie tramwajowe, jadą tak jak powiedziałem Skierniewicką, czyli skręcają za Metro Płocka w prawo, jadą Skierniewicką i Kasprzaka później prosto przez Don Daszyńskiego, przez Don do NZ, na Rondzie NZ skręcają w lewo i na Kino Femina skręcają ponownie w prawo. Tak to wygląda, natomiast jeszcze są zmiany na Prudnie. Bo tramwaj do, znaczy zajezdnia Annopol wkracza mocniej i w te wakacje zamyka całkowicie ruch do Żelania Wschodniego i do pętli Annopol. Dzisiaj w ogóle nie kursują tramwaje do, na Brudno właściwie, w żadnej relacji, natomiast od jutra tramwaje będą jeździć, poszczególne tramwaje, tylko i wyłącznie, będą jeździć do Metro Brudno. I do Metro Brudno dojadą dwie linie tramwajowe. Będzie to linia tramwajowa numer 3, jak i również chyba 3-1 będą dojeżdżać do Metro Brudno. Te tramwaje będą tak, będą się sobie tam zmieniać kierunek na Metro Brudno, to przez nakładkę będą przejeżdżać. Natomiast co ważne, będą też mogły być oczywiście kursy skosowane do Ronda Żaba. Czwórka będzie na przykład jeździć tylko i wyłącznie na trasie wyścigi Rondo Żaba, a w wariantach nawet będzie jeździć do Ratuszowa Zoo. 25 będzie jeździć w bardzo bezsensownej relacji Banacha, Ratuszowa Zoo. No i Z1 będzie jeździć na trasie, gdzie nie jeżdżą aktualnie tramwaje, czyli od Żelenia Wschodniego do Metro Brudno. Natomiast za aktualny weekend to są większe atrakcje, jakby możecie się spodziewać, że wszystko jedzie do Żaby w maksymalnym wariancie. Jeździ jeszcze 73, jeździ Z1, 234 i jest mnóstwo aktualnie objazdów, więc spodziewać niespodziewanego, że tak to powiem. No i tam oczywiście na Annopolu są realizowane prace. Za 2 miesiące pojawi się kolejny film, bo w tym już mieliście go mniej więcej kilka dni temu. A teraz na koniec oczywiście muszę powiedzieć o tym, co się dzieje w wakacje, bo wakacje się dzieje dużo, bardzo dużo w warszawskim transporcie publicznym. Od 24 czerwca do 3 września będą zmiany w komunikacji miejskiej, czyli linia, teraz tak, po kolei jakie linie są zawieszone, jakie są zdanie trasy. Linia 109 jest zawieszona, 517 jeździ na zmienionej trasie, tak jak 109. 192, 196 i 233 są zlikwidowane, za 233 jeździ 211 na wydłużonej trasie. Następnie 249, 320 i 328 jest zlikwidowane, natomiast za 328 jest linia 331 i 411 na nowej trasie. 332, 339, 340, 356, 379, 809, 815, E2 i Z4 jadą na, są zlikwidowane na okres wakacji, natomiast Z4 jeździ 118 na nowej trasie i tylko w szczycie porannym będą jeździły autobusy linią 308, a w szczycie pomiędzy szczytami nie będą jeździć linią 401, 256 i Z1. No i one też nie będą kursować w weekendy i w święta. Następnie są zmiany oczywiście dla autobusów, które były dla szkół, czyli te, które miały podjazdy pod szkołę i specjalne kursy. Te są zlikwidowane, 163, 164, 201, 114, 121, 142, 150, 152, 164, 120, 126, 401, 402 i 522 mają takie właśnie zmiany.
No i oczywiście skoordynowanie jest linii schodów jazdy dla linii autobusowych 107, 118, 151, 211, 234, 331, 401, 411, 414, 517 i L24. Natomiast specjalny rozkład jazdy będzie dla linii autobusowych na okres całych wakacji i dla linii będzie właśnie specjalny rozkład jazdy. Linie to 104, 105, 106, 110, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 150, 125, 131, 132, 135, 140, 146, 147, 150, 154, 160, 162, 170, 173, 174, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 209, 210, 211, 212, 221, 226, 250, 263, 311, 314, 317, 319, 338, 500, 502, 503, 507, 509, 511, 514, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 704, 709, 710, 724, 727, 736, 739, 742 i 750 oraz 850, 900, E1, L18, L27, L47, L51 i Z23. Dużo tych linii, ale jak mogliście usłyszeć, to nie są wszystkie linie autobusowe, bo tak to bym powiedział, wszystkie linie autobusowe. Następnie linie tramwajowe. Ogólnie jeżdżą w zmienionych właściwie relacjach, bo mnóstwo będzie prac remontowych. Natomiast najważniejsze jest to, że tramwaje będą jeździć w dwóch typach. W szczycie co 5 minut lub co 10, a poza szczytem co 7,5 minuty lub co 15. Metro będzie kursować też trochę rzadziej. M1 będzie co 2 minuty i 50 sekund, a M2 co 3 minuty i 30 sekund. Następnie będą nowe linie autobusowe. 439 będzie jeździć bezpośrednio z Kabat do Ogrodu Botanicznego Pan. Będzie jeździć mniej więcej co 30 minut do 3 września i w dni świąteczne i w weekendy. Natomiast 208 będzie jeździć teraz w dwóch kierunkach, no a pozostałe zmiany już mniej więcej wcześniej wyczytałem. Na koniec informacja, że na Lazurowej aktualnie została zmieniona organizacja ruchu. Teraz samochody jeżdżą w przeciwnym kierunku niż wcześniej, czyli teraz jedą z północy na południe, ta jezdnia jest oddana do użytku, a pozostałe samochody muszą jeździć dalej obwodnicą. Także takie są właściwie tutaj zmiany. Film o Lazurowej powinien się pojawić mniej więcej chwilę po filmie z Zapraszam do Meta, czyli jak już powiedziałem na wstępie, czeka na aneks do umowy. No i na koniec sondaże. Sondaże mniejsza z tym, czyli co my tu mamy? Mamy oczywiście parę sondaży. Trochę się tego działo. No tak, 6 dni temu to chyba najstarszy. Do jakiego środka transportu masz najbliżej? No i tutaj właściwie było pytanie o wszystkich moich widzów. Na 2100 głosów większość z Was najbliżej ma autobus 59%. Następnie jest pociąg 17%, tramwaj 15%, no i metro oczywiście tylko Warszawy, więc 9%. Następnie było pytanie, z której stacji metra korzysta najwięcej pasażerów. Tu faktycznie pytanie było mylące, bo nie było oznakowane dokładnie, czy chodzi o całą Świętokrzyską, czy tylko o M1, o M2. Ale i tak większość z Was stwierdziło dobrze, że to jest stacja metra Centrum, 53%, bo na stacji metra Centrum to jest w 2019 roku skorzystało 9 ponad milionów pasażerów. Na pozostałych stacjach oczywiście było tego trochę mniej, bo na Świętokrzyskiej M1 właśnie było 7,75 miliona, a na M2 7,82 miliona. Na Politechnice na przykład było już tylko 6,29 miliona pasażerów. Dworzec Wileński mi się nie zmieścił tutaj w odpowiedziach, bo już nie było miejsca. Następnie cały czas podsumuję pytanie, co nagrać we Wrocławiu. Z początkiem lipca będę jechać do Wrocławia. Pewnie to będzie, nie, może nawet w weekend, jeszcze tego nie wiem. Do Wrocławia będę jechać z okiem Awiznosza. Wiem, że ten sondaż był już parę miesięcy temu, ale nie miałem czasu, więc teraz w lipcu pewnie pojawi się dwa razy okiem Awiznosza, może poszalejemy. Natomiast tak, faktycznie dobre słowa jadę i pytanie jest, jakie inwestycje nagrać. Następnie, czy według Ciebie warszawski transport publiczny jest czysty? No i tak, na 1500 głosów większość z Was stwierdziło, że jest dobrze, 55%, 31% Was zagłosowało, że jest bardzo czysto,
jest trochę brudno, 7, czyli jest już brudno, 7% i nie wiem, nie mam zdania, 7%. Następnie, czy wiesz, kiedy ja mam urodziny mniej więcej, czyli kiedy Kacper Szmitka ma urodziny, to było pytanie okazyjne, bo faktycznie wtedy miałem urodziny, czyli 23 czerwca. Pozdrawiam wszystkie osoby, które mnie oczywiście złożyły mi tam życzenia w komentarzach. Mnóstwo było, jeszcze nie wszystkich przeczytałem, bo mnie nie było tamtego dnia mniej więcej. Byłem zajęty, miałem mnóstwo atrakcji. Jedno z takich ciekawych prezentów, które mogłem powiedzieć w tym momencie, to jest to, że na przykład musiałem kupić dysk 14 TB. I świetnym pomysłem oczywiście było sprawienie sobie go na urodzinę. Jakbyście się zastanawiali, po co taki dysk, to jest mniej więcej na archiwum wszystkich materiałów w trakcie z różnych placów budowy na przestrzeni ich nagrywania. To jest mniej więcej 4 lata mojego nagrywania. Oczywiście dysk nie jest w całości dopełniony, ale to jest jakieś, muszę mieć miejsce, gdzie mogę sobie głosu schować i żeby była jeszcze jedna kopia. Także taki dysk dosyć duży, no, trzeba było zakupić. No i mniej więcej to tyle, jeżeli chodzi o sondaże i jakieś quizy. Quizy i sondaże mi się kończą za 2 dni, więc jak macie jakieś propozycje, co chcielibyście zapytać inne osoby lub jakie zadać pytanie, to oczywiście możecie pisać to w komentarzach. Natomiast to było na tyle z tego filmu. Jest was tutaj cały czas coraz więcej. 11562 osoby aktualnie subskrybują. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam was, tak jak powiedziałem, do kliknięcia łapki w górę, jeśli wam się podobało. Zapraszam do subskrybowania i wciśnięcia tego dziwnego dzwoneczka. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zachęcam was do wchodzenia na moje grupy na Facebooku, co się dzieje w tramwajach. Znaczy, co u tramwaju warszawskiego, co się dzieje w metrze, a w Izlandia, czyli autorski serwer na Discordzie. No i oczywiście do wspierania, do wszystkiego macie linki w opisie. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj, jak jeszcze mi się uda, będzie film o placu centralnym w centrum Warszawy. Ale to wszystko dzisiaj po południu, wieczorem. Cześć!